Długo jeszcze będziemy tu siedzieć? Niecierpliwił się Areczek. Wracajmy, bo w domu znowu nam się to stanie. Cicho bądź. Zaraz ktoś na pewno pojedzie. Zganił brata Bartek. Siedzieli w przydrożnym rowie już od jakiegoś czasu i nie minęło ich do tej pory żadne auto, motor, ani nawet rower. Chłopaki, chyba kończymy na dzisiaj. Krzyknął z drogi Maniek. Już dawno po końcu zmiany, a zaraz nam tu wszystkim duch podmarzną. On, Witek i Bolo chodzili z nudów to w jedną, to w drugą stronę jezdni. Po przeciwnej stronie, w krzakach, czaili się Alois, Gruby i Młody. Chłopaki co jakiś czas urządzali sobie nocne wypady na pobliską szosę. Nazywali to masakrą. Na starej drodze do ich wioski czekali na górników wracających z popołudniówek lub nocnych zmian z nieodległej kopalni. To była najszybsza trasa do miasta nieopodal. Ci na drodze udawali, że we dwóch biją jednego nieboraka. Reszta czekała dookoła. Kiedy auto się zatrzymywało i górnicy wychodzili, żeby pomóc, byli już okrążeni. A potem zaczynało się mordobicie. Jeśli w samochodzie było przynajmniej trzech chłopa, to zatrzymywali się często. Piwko albo flaszeczka po zmianie dodawały odwagi. Chłopaków było zawsze minimum 8. Dla bezpieczeństwa po dwóch na jednego, a jak więcej, to nawet lepiej. Zasadzki robili przecież po to, żeby komuś obić mordę, a nie żeby im zrobiono kuku. W grupie czuli się silni, praktycznie niepokonani. Mogli rozładować swoje życiowe niepowodzenia na Bogu ducha winnych nieznajomych. Na akcje zgadywali się spontanicznie. Komuś nie poszło w szkole lub w pracy. Pijany ojciec zlał pasem. Dziewczyna rzuciła albo starszy brat się znęcał. Właściwie każdy powód był dobry, żeby zwołać chłopaków. Młodych mężczyzn można by nawet powiedzieć, bo ekipa miała pomiędzy 17 a 19 lat. Tym razem, chcąc nie chcąc, zabrali ze sobą 16-letniego Areczka. A że był wyrośnięty, jak jego brat Bartek, to nie robiło to dla nich problemu. Dobra, zbieramy się, zakomenderował Młody. Ludzie się już chyba nauczyli, żeby tędy nie jeździć. Zaciągnął się ostatni raz papierosem i podał resztówkę Alojzowi. No, masz rację, przytaknął Bartek, gramoląc się z rowu. Ostatnio też mało kto tu po nocy jeździł. Chłopy od nas co najwyżej. Musimy zmienić miejscówkę. Czekajcie, odleję się jeszcze. Gruby odszedł kilka kroków od reszty. Gruby, ty to zawsze na ostatnią chwilę, śmiał się Bolo. Całą noc miałeś, ale cedzisz dopiero na odchodne. Wal się, Bolo, minuta cię nie zbawi, obruszył się Gruby. Chłopaki, krzyknął nagle Alois. Coś jedzie! Ekipa w mgnieniu oka rozbiegła się na swoje miejsca. Witek położył się na środku drogi, a Maniek i Bolo zaczęli udawać, że go kopią. Reszta przyczaiła się w zaroślach. Wszyscy dobrze wiedzieli, co mają robić. Zobaczysz, Areczek, teraz będzie akcja. Mam nadzieję, że ich ze czterech będzie. Ale będzie masakra! Bartek sam się nakręcał. Ty, a jak nam wpi... Jego młodszy brat zaczął mieć wątpliwości. Ja już głodny jestem i mi zimno. Trochę już tu siedzimy. Nikt nam jeszcze nie wpi... I nie wpier... Uśmiechnął się chłopak. Poruszasz się trochę, to ci przestanie być zimno. Lubił to. Od najmłodszych lat umiał się bić i często to robił. Bartkowi wystarczył byle jaki powód, żeby skoczyć do kogoś. Czy to kolega, czy nieznajomy. Nieważne. Liczyło się tylko na pier... Ten skok adrenaliny w momencie ataku na przeciwnika był dla niego jak najlepszy narkotyk. Ła! Nie tak mocno! Jęknął Witek. Pamiętaj, że teraz udajesz. Później będziesz innych kopał. Dobra, nie stękaj. Patrz, już jedzie, kiwnął głową Bolo. Samochód był naprawdę blisko. Chłopaki znaleźli się już w zasięgu jego reflektorów. Ryk silnika narastał. Kur... on nie zwalnia, zaczął krzyczeć Maniek. Faktycznie, auto nie zwalniało. Wydawało się nawet, że kierowca dodał z premedytacją gazu tuż przed momentem, w który uderzył w trzech młodzieńców. Głowa próbującego się podnieść Witka miała bardzo bliski kontakt ze zderzakiem samochodu,
wskutek czego trysnęła na wszystkie strony krwią, jak dojrzały pomidor, gdy się go mocno zgniecie. Stopy Mańka i Bola zostały dosłownie wyrwane z butów po uderzeniu. Ich bezwładne ciała zgięły się do przodu, a ich głowy uderzyły w przednią szybę, łamiąc im natychmiast karki, zanim jeszcze poczuli ból połamanych kości nóg. Ogromna siła uderzenia sprawiła, że wylecieli na kilka metrów w górę, a kiedy spadli już na asfalt, turlali się jeszcze przez chwilę jak szmaciane lalki. Ekipa była w szoku. Nikt nie ruszył się z miejsca, żeby pomóc kolegom. Auto z piskiem opon zatrzymało się po kilku sekundach, by zaraz potem ruszyć na wstecznym. Kiedy znów stanęło w miejscu, drzwi się otwarły i z jego wnętrza wyskoczyła wysoka postać w skórzanej kurtce. Nieznajomy zaczął świecić latarką po drodze, najwyraźniej szukając swoich ofiar. Coś ty zrobił, człowieku? Jąkał się Alois. Kierowca momentalnie poświecił w stronę, z której usłyszał głos. Gdy tylko dostrzegł chłopaków, ruszył w ich kierunku. Pierwszy oberwał najbliżej stojący młody. Napastnik miał w ręce stalowy klucz do kół, którym uderzył chłopaka w czoło. Kiedy ten upadł, nieznajomy z dziką furią zaczął bić na oślep swoją bronią. Po kilku sekundach przestał. Poświecił na zmasakrowane ciało, upewniając się, że wykonał swoją robotę. Alois nie zrobił w tym momencie ani kroku. Stał jak sparaliżowany. Gruby za to puścił się pędem przez lasek. Biegł ile sił w nogach w potwornych ciemnościach, potykając się co chwilę. W pewnym momencie zderzył się boleśnie z drzewem. Odbił się od niego i upadając poczuł, że coś przeskoczyło mu w kolanie. Zawył z bólu, kiedy kości ułożyły się w nienaturalnej pozycji. Alois w tym samym czasie czuł, jak ciepła stróżka moczu spływa mu po nogach. Morderca jego kolegów zbliżał się do niego bardzo powoli. Chłopak nawet nie zasłonił się, kiedy spadły na niego mordercze ciosy, rozłupujące mu czaszkę. Gruby próbował się czołgać, ale nie bardzo wiedział, w którą stronę powinien. Po upadku całkowicie stracił orientację w terenie i nie wiedział, z której strony uciekał. Nie chciał jednak zostać w miejscu. Wola przetrwania wygrywała z paniką. W pewnym momencie dostrzegł za krzakami światła. Zrozumiał, że zamiast oddalać się od drogi, pechowo wracał w jej kierunku. Było już jednak za późno na zmianę kierunku ucieczki. Gruby usłyszał szelest kroków i pękające gałązki. Podkulił nogi i zamarł w pozycji embrionalnej. Nie mógł uspokoić oddechu. Dyszał jak stary parowóz. To niestety sprawiło, że po chwili został oświetlony przez latarkę. Szaleniec podbiegł do niego i skoczył mu ciężkimi buciorami prosto na pokiereszowane nogi. Gruby z bólu zamknął oczy i krzyknął przeraźliwie. Ten moment wykorzystał nieznajomy i wbił mu z całej siły w gardło swój klucz do kół, przebijając nim na wylot kark. Chłopak zaczął rzęzić i pluć pieniącą się krwią. Mężczyzna mocno nadepnął na wystający pręt i przygwoździł nim swoją ofiarę do ziemi. Bartek, zawijamy się stąd. Areczek ciągnął brata za ramię. Widziałeś, co tam się stało? Słyszałeś krzyki? Zostaw. Bartek opędzał się jak przed muchami. On ich rozjechał i uciekł. Ten uciekł. Chłopak za wszelką cenę musiał wdrapać się na drogę. On ich bał, rozumiesz mnie? Uciekajmy! Areczek nie odpuszczał. W końcu jednak został pociągnięty za starszym bratem, którego nie chciał zostawić samego. Chłopaki widzieli w światłach reflektorów krwawe ślady hamowania. Wszędzie były plastikowe odłamki, kryształki tłuczonego szkła, części ubrań i krew. Cały przód auta był nią ochlapany. Świecąc telefonami za samochodem znaleźli ciała. Bartek kucnął i zaczął płakać. Jego młodszy brat z trudem powstrzymywał wymioty po tym, jak zobaczył zmasakrowane w wypadku zwłoki. Miał już sięgać po telefon i wzywać pomocy, ale właśnie wtedy Bartek zerwał się z kucek i pobiegł w stronę krzaków, gdzie powinni być jego koledzy. Młody! Gdzie jesteś? Gruby! Krzyczał. Cicho bądź, debilu! Syknął jego brat i pobiegł za nim. W zaroślach znaleźli ciała kolejnej dwójki kolegów. Mieli tak zmasakrowane twarze, że poznali ich tylko po ubraniach. Bartek, mówiłem ci, że to jakiś świr. Zatłukł ich jak zwierzęta. Spierdź stąd. Arek miał już naprawdę dosyć. Zajebie jak psa, dyszał Bartek. Starszy z braci niestety zdążył odlecieć. Nie myślał już racjonalnie. Chciał tylko zemsty za śmierć swoich przyjaciół. Dobra, Bartek, pierdźcie. Dzwonię po pały i... Areczek nie zdążył dokończyć, bo z zarośli wyskoczył na nich nieznajomy.
przewrócił młodszego chłopaka i zaatakował jego kompana. Sprowadził go w kilka sekund do parteru i zaczął niemiłosiernie okładać pięściami. Dla nastolatka był to zbyt duży stres, więc Areczek, odruchowo nie myśląc już o nikim ani o niczym, rzucił się do ucieczki. Przebiegł przez ulicę i wpadł na pole pszenicy. Biegł na wprost, nie oglądając się za siebie. Gdzieś nad kłosami majaczyły mu światła domostw. To tam kierował go jego instynkt samozachowawczy. Biegł, potykając się co chwilę, a pole przed nim nie miało końca. W ustach czuł metaliczny smak krwi. Nogi zaczynały nieubłaganie zwalniać. Światła z zabudowań były jednak z każdym krokiem coraz bliżej. To dodawało mu sił. W pewnym momencie zboże nagle się skończyło, a Areczek potknął się o usypaną ziemię i runął jak długi. Nie przewrócił się jednak na miedzę lub drogę, ale sturlał do niewielkiego strumyczka. Gdzieś niedaleko oderwały się zaalarmowane łoskotem ptaki. Ból w poobijanym ciele ocucił go troszkę z amoku ucieczki. Siedząc po pas w wodzie, uznał, że musi chwilę odpocząć. Niebezpieczeństwo na pewno już ustało, a szalony facet z auta albo wcale go nie gonił, albo dał sobie już dawno spokój i sam zajął się ucieczką z miejsca zbrodni. Chłopak wygramolił się na pochyły brzeg, dysząc ciężko, i położył się na plecach. Patrzył w niebo, a w głowie miał mętlik. Myślał o bracie, kolegach, o tym, co powie w domu, do którego dotrze. Co powie swoim rodzicom? Dobra, Arek, czas już iść, powiedział sam do siebie. Obrócił się na brzuch, zaparł nogami i powoli wdrapywał na wzniesienie koryta strumyczka. Wtem za swoimi plecami usłyszał odgłosy biegnących stóp. W panice przyspieszył wspinaczkę, co niestety poskutkowało delikatnym zjazdem w dół zbocza. Odruchowo obrócił głowę, żeby zobaczyć, co się dzieje. W tym momencie dostrzegł ciemną postać, która w pełnym biegu i z przerażającym okrzykiem wyskoczyła z krawędzi zbocza wprost na niego. Mężczyzna, upadając, zdołał chwycić nogę Areczka i pociągnął go za sobą wprost do strumyka. Obie postacie połączyły się w śmiertelnym uścisku. Mężczyźni, szamocząc się niemiłosiernie, wpadli pod wodę, burząc jej spokojny nurt. Okoliczne ptactwo zaczęło uciekać, słysząc odgłosy walki. Nagle woda przestała się kotłować. Dookoła zapadła cisza. Najpierw pojawił się Areczek. Płynąc na plecach, spokojnie patrzył w niebo. Po chwili wynurzył się też nieznajomy, cały oblepiony mułem i rzęsą wodną. Wyglądał niczym potwór wyłaniający się niespiesznie ze swojego bagna. Uśmiechał się okrutnie, patrząc na oddalające się zwłoki chłopaka. Ale to była masakra! Krzyknął w ekstazie. Śmiał się jeszcze przez chwilę, a potem wdrapał na brzeg i popatrzył na światła domostw w oddali. Noc jeszcze młoda! Pomyślał z bijącym jak oszalałe sercem i ruszył przed siebie.